pierwsza firma z Polski, którą spotykamy na targach CNT 2020 w Stuttgarcie, to oczywiście Balkamp, który zawsze jest obecny na zagranicznych targach karawaningowych. I nie dziwi, zobaczcie na ogrom tego stoiska, mamy tutaj dostępne prawie 200 metrów kwadratowych, także firma naprawdę z Polski coraz bardziej się rozwija, coraz pokazuje więcej samochodów. Sami zobaczcie, że oni zaczynali targowo dopiero od prezentacji dwóch, trzech samochodów. Dzisiaj mamy ich do dyspozycji raz, dwa, trzy, cztery, aż pięć. Co więcej, Balkamp to już nie tylko sprzedawcy z Polski, ale również dealerstwo niemieckie i to właśnie dealerzy tutaj niemieccy robią, mówiąc kolokwialnie, mówiąc wprost, robią robotę i to oni sprzedają te samochody. Większość pojazdów, które tutaj są prezentowane na Manie bądź Mercedesie, już mogliście zobaczyć, natomiast ten model tutaj, ten szary model, jest to nowy model przygotowany specjalnie na targi CNT w Stuttgarcie, oparty na bazie Mana z napędem 4x4, ale wprowadzono tutaj pewne nowe funkcje, nowe innowacyjne rozwiązania, o których zaraz porozmawiamy. Przejdźmy jednak do cennika, bo ten jest najważniejszy. Pokażę Wam również dane techniczne związane z tym pojazdem. Nowy kamper od firmy Balkamp standardowo jest zabudowany na Manie. Firma ostatnio odchodzi od rozwiązań na Mercedesie Sprinterze. Dlaczego? Ze względu na cenę oczywiście. Tutaj mamy do dyspozycji, jak sami widzicie, auto z napędem 4x4. Pod maską pracuje silnik wysokoprężny o mocy aż 177 koni, co jest połączone oczywiście z automatyczną skrzynią biegów. Cały kamper ma niespełna 7 metrów długości i około 297 cm wysokości, co oczywiście jest dopuszczone na prawo jazdy kategorii B. Jego DMC to około 3,5 tony, natomiast w stanie takim gotowym do jazdy waży około 3100 kg. W środku znajdziemy zarówno 4 miejsca do jazdy, jak i do spania. Przestrzeń zaaranżowano tak fajnie, że z przodu mamy opuszczane łóżko elektrycznie, co jest też nowym rozwiązaniem, bo wcześniej Balkamp bazował tylko na rozwiązaniach manualnych. Z tyłu przeprojektowano również zbiornik na wodę czystą. Mamy do dyspozycji aż 105 litrów schowane pod tylną kanapą. Też jest to zupełnie inaczej, inny sposób zaprojektowano. Wejdźmy do środka i spójrzmy na samą kolorystykę, na zachowanie tego, jak zaprojektowano ten samochód właśnie pod tym kątem. Mamy do dyspozycji przede wszystkim białe fotele, białą tapicerkę, białe obicie ścian i biały sufit, który jest też opuszczanym łóżkiem. Jak sami widzicie, w tym momencie jest oczywiście opuszczone. Dosyć ciekawie połączono to z obiciami, które są ciemniejszego koloru. Zachowano pewnego rodzaju kontrast. No i trzeba zwrócić uwagę na dosyć ciekawą tapicerkę. O gustach się nie dyskutuje, więc tylko zwrócę Wam uwagę, że tapicerka chociażby na fotelach jest w zupełnie innym kolorze, dosyć nietypowym, taką skóra węża można by to nazwać, tak mówiąc bardzo, bardzo wprost. W środku natomiast, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim gigantyczna przestrzeń dostępna w samochodzie. Jak tylko zwolni się miejsce, wejdziemy do środka i dokładnie Wam o tym opowiem. Zmieniono również nieco aneks kuchenny. O co chodzi? Przede wszystkim został obniżony. Kiedyś aneks kuchenny był na równi z lodówką i innymi częściami zabudowy kuchennej. Teraz ten aneks kuchenny, czyli tam w miejscu, gdzie znajduje się kuchenka, gdzie znajduje się przestrzeń robocza, jest obniżona idealnie. Tutaj mamy ją pod rękoma. Wchodzimy do środka. Wspomnę jeszcze tylko o jednej rzeczy. Rzucam okiem na cennik. Ten samochód w takiej konfiguracji, tak zbudowany, tak wyposażony, kosztuje nieco ponad 83 tysiące euro, więc jest to propozycja jak najbardziej premium. Wchodzimy do środka, sami widzicie, że tutaj mamy przede wszystkim dostępny salon. Te przednie fotele oczywiście są obracane w naszym kierunku, przestrzeni jest tutaj naprawdę sporo. Ciekawy blat, nowe materiały użyte zarówno tutaj do blatu, jak i tutaj do blatu w kuchni. Tak jak mówiłem wcześniej, tą przestrzeń roboczą tutaj możemy w ten sposób powiększyć, bo tutaj tego miejsca jest naprawdę mało. Lwią część zajmuje kuchenka gazowa oraz zlewo zmywak. Tutaj natomiast za pomocą tej przedłużki możemy tą przestrzeń powiększyć. Tak jak mówiłem wcześniej, możemy tutaj z bliska Wam pokazać tą nową tapicerkę właśnie skóry węża. Trzymajmy się tego nazewnictwa. Jest to połączenie takie kontrastowe tej jasnej tapicerki. Nie jest ona biała, jest ona jasna, po prostu taka siwa, ciemna, szara i połączenie tego tutaj ciekawego materiału. Tak jak Wam mówiłem,
mówiłem wcześniej, ten blat tutaj w kuchni został, jak sami widzicie, obniżony o ładnych parę centymetrów, zwłaszcza widać tu pomiędzy tą wystającą lodówką wyżej, a tą częścią i w ten sposób o wiele mamy łatwiejszy dostęp właśnie tutaj do gotowania, ewentualnie jakichś potraw, do w ogóle bytowania w tym miejscu. Pierwsze łóżko dwuosobowe mamy tutaj. To łóżko jest opuszczane w sposób elektryczny, za pomocą jednego przycisku mamy specjalne taśmy i ono się schowa aż do tego poziomu. Tak jak widzicie, w dalszym ciągu ono jest na maksa opuszczone na dole, ale tutaj mamy przestrzeń jeszcze z możliwością tutaj siedzenia, więc możemy tak to wykorzystać, czyli bytować tu i siedzieć równocześnie tu. Przechodzimy do dalszej części pojazdu. Tylna część pojazdu, zwróćcie uwagę tutaj na ten próg, na którym się przed chwilą potknąłem, ale ma on zastosowanie praktycznie. Zyskano kilka centymetrów i dzięki temu tutaj ta przestrzeń nad głowami jest naprawdę wysoka. Firma Balcamp już od pewnego czasu zabudowuje kampery w ten sposób, że zwiększa ich wysokość, robi taką nadbudówkę, ale dzięki temu, zobaczcie, chociażby po tym froncie meblowym, tutaj te szuflady, szafki są naprawdę gigantyczne, oferują bardzo dużo przestrzeni. Zamontowano również w innym miejscu telewizor, on był do tej pory zamontowany nad głowami, nad salonem, teraz jest zamontowany tutaj w tej centralnej części, możemy go oczywiście regulować i przesuwać albo w kierunku jednego, albo w kierunku drugiego łóżka. Przechodzimy dalej, tu jest oczywiście standardowo ulokowana lodówka, to jest rozwiązanie dosyć typowe, ale tutaj te łóżko, albo mamy zachowaną bardzo dużą przestrzeń tutaj na przykład na przewóz rowerów, bo oczywiście te drugie drzwi możemy tutaj w ten sposób otworzyć i tu bezproblemowo zamontujemy rower, nawet skuter, jeżeli nam się oczywiście tutaj zmieści, a jeżeli potrzebujemy łóżka, to wystarczy tu odpiąć, chyba żeby Wam to pokazać, będę musiał wyjść z pojazdu albo przynajmniej stanąć tutaj i wtedy za pomocą tej jednej ręki, uważam, żeby tutaj nie spaść, kładziemy łóżko, przesuwamy materac w jedną stronę, przesuwamy materac o w ten sposób. W drugą stronę tam byśmy musieli docisnąć i wtedy tutaj tworzymy bardzo dużą przestrzeń dla dwóch osób w tej charakterystycznej tapicerce. Oczywiście wszędzie znajdziemy kolorowe LEDy, którego kolory możemy zmieniać za pomocą dołączonego pilota. To jest standardowe jakby rozwiązanie firmy Balcamp, które już znamy od wielu, wielu lat. Chowam łóżko, jak widzicie, bardzo ono łatwo pracuje, za pomocą jednej ręki mogę to zrobić. Pokażę Wam jeszcze jedną przestrzeń, mianowicie chodzi o oczywiście o łazienkę. Cofamy się delikatnie do tyłu, zabieramy drabinkę. Tutaj tej przestrzeni jest naprawdę niewiele, ale z drugiej strony mamy bardzo duże obłożenie w tym kamperze, więc ciężko się do niego dostać. I tu mamy do dyspozycji kabinę prysznicową oraz toaletę. I co ciekawe, jest to tak naprawdę jeden odlew, także po pierwsze mamy tutaj zapewnione, że nie będzie żadnych wycieków. Po drugie jest to bardzo łatwe w utrzymaniu ewentualnej czystości. To jest nowa propozycja firmy Balcamp. Gdybyście byli zainteresowani większymi szczegółami na temat tego modelu, to w najbliższym numerze Polskiego Karawaningu, w najbliższym magazynie zobaczycie prezentację tego modelu, a już wkrótce, jak zapewnili mnie przedstawiciele firmy, będziemy mogli go otrzymać właśnie na pełnowymiarowy test. Wreszcie w nasze ręce trafi kamper na manie zbudowany przez firmę Balcamp.